listopadzie minionego roku Jarosław Kaczyński potwierdził, że w 2024 dojdzie do zmiany na stanowisku prezesa PiS. Nie ma sensu podejmować dyskusji w tych sprawach. Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w 2024 roku, jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii, stwierdził Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP. Jak dodał, jego zdaniem nie może być to ktoś z krótkim stażem w partii. Jednocześnie powinien być to ktoś młodszy od niego o pokolenie. Sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są, ocenił. Pod koniec 2023 roku ukazały się wyniki sondażu Rzeczpospolitej, w którym zapytano, kogo Polacy widzą w roli następcy Jarosława Kaczyńskiego. Na pierwszym miejscu respondenci wskazali Mateusza Morawieckiego, drugi był Andrzej Duda, a na trzecim miejscu znalazł się Mariusz Błaszczak. W piątkowym wywiadzie dla Radia Z były premier Mateusz Morawiecki ujawnił swoje plany polityczne. Chciałbym, żeby pan prezes jak najdłużej był szefem PiS. Spajał nasz obóz, a potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu w tej konkurencji, zadeklarował. Warto dodać, że Jarosław Kaczyński kieruje PiS-em nieprzerwanie od 18 stycznia 2003 roku. Wcześniej prezesem PiS był jego brat, przyszły prezydent Lech Kaczyński. Jako prezes Kaczyński poprowadził PiS do zwycięskich wyborów w 2005, 2015 i 2019 roku. PiS pod jego wodzą przegrał wybory w 2007 i 2011 roku, a w 2023 partia uzyskała najlepszy wynik w wyborach, ale nie obroniła bezwzględnej większości, co wobec braku naturalnego koalicjanta zmusiło ją do przejścia do opozycji. A ty co o tym myślisz? Napisz w komentarzu.